W dzisiejszym filmie pokażemy, jak prawidłowo podłączyć oraz przeprowadzić procedurę nauki tak zwanego testu zamka elektromotorycznego MTRS. Jest to zamek stosowany do drzwi dwuskrzydłowych. Zamek ten najczęściej jest wykorzystywany w połączeniu z siłownikami do napowietrzania, przykładowo FTA600. Do tego musi być zamek wyposażony w sterownik wersji RWA. Sterownik jest o oznaczeniu B54900149. To jest ważne, żeby do tego rozwiązania był konkretnie ten sterownik. I od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że zamek na czas montażu jest zabezpieczony takimi miedzianymi blaszkami. Zaczynamy od tego, żeby tą blaszkę musimy wykręcić. Musimy uważać na to, żeby śruba z blaszką nie została nam w środku zamku. Jeżeli to już mamy zrobione, dokonujemy podłączenia. Zaczynamy przede wszystkim od zarobienia przewodu. Musimy założyć tulejki zaciskowe na końcu przewodu. Tutaj jest akurat przewód skrócony, ale normalnie występuje on w wersji 10-metrowej. No i zaczynamy tak na dobrą sprawę podłączanie, czyli przyporządkowujemy każdą żyłę odpowiednio do tutaj kolorów, które są oznaczone na sterowniku. No i zaczynamy od przewodu szarego, wciskamy. Wciskanie należy robić w taki sposób, że kładziemy wkrętek, tutaj jest takie specjalne miejsce przygotowane w tym sterowniku. Naciskamy, wkładamy przygotowany kabel i puszczamy. I tak musimy zrobić wszystkie kolory, które są oznaczone w sterowniku. Jak widać, podłączenie zajmuje dosłownie chwilę. Ważne jest to, żeby nie pomylić się z żadnym z kolorów. Każdy przewód, każda żyła w tym rozwiązaniu ma określone działanie, a ich pomylenie może skutkować uszkodzeniem zamka bądź sterownika. Ale jak widać, po odpowiednim przygotowaniu praktycznie nie ma możliwości pomyłki. Tak, teraz pozostaje nam zielony. Żółty, biały i brązowy. Czyli tak, po części sterownika mamy już podłączone. Teraz co tutaj jest w tym sterowniku? Złącze GND24V, G2V2 jest to złącze, do którego podajemy zasilanie sterownika. Oraz tu są wejścia sterujące. Złącze I1 służy do odregulowania tylko jakby części czynnej drzwi, czyli odreguluje się tylko skrzydło czynne. Wejście I2 odpowiada za odregulowanie części czynnej i biernej, czyli odreguluje się zamek w skrzydle czynnym oraz zamek w skrzydle biernym. Chodzi o pręty, które są wkręcone w ten zamek. Oraz styki monitorujące, jeżeli są potrzebne do systemu alarmowego. No i jedna z ważniejszych rzeczy tego sterownika, tutaj ta z worka z pętlą, jest to z worka serwisowa, którą wykorzystujemy do tego, żeby dokonać procedury nauki oraz gdyby pojawiły się jakieś błędy spowodowane, nie wiem, przepięciem, czymkolwiek, żeby ponownie wykonać procedurę nauki. Jak to robimy? Zamek mamy odblokowany. Tutaj jest wejście, do którego należy włożyć wtyczkę tego zamka. Należy zwrócić uwagę na to, że tu jest takie specjalne wcięcie i zarówno na wtyczce przewodu jest też i musimy włożyć po prostu w odpowiednie miejsce. Ona w drugą stronę nie wejdzie, więc nie musimy się martwić o to, że będzie coś źle podłączone. Jeżeli mamy to wykonane, podpinamy zasilanie. Ja tutaj mam przygotowane w taki sposób, że na brązowym przewodzie mam plus 24 V, na żółtym jest GND, czyli masa, i na zielonym mam impuls sterujący plus 24. Zaczynamy od podłączenia plusa. Oczywiście te kostki są demontowalne, więc w każdym momencie można ją zdemontować.
ale akurat w tym przypadku tutaj fajnie się to łączy. Zielony będę trzymał i będę dotykał do złącza I2. To będzie taka symulacja impulsu, który pochodzi z siłownika bądź z centrali SAP. Włączę tylko zasilanie. O! Jeżeli sterownik wydał taki dźwięk, to świadczy o tym, że jest w stanie gotowości do nauki. I teraz zworka serwisowa włożona. Żeby wykonać test, musimy przyłożyć plus, czyli sygnał I2, sygnał dodatni na złącze I2. Dotykamy. Jak widzimy, dzwonek wyjechał i wrócił się. Świadczy o tym to, że zamek przejechał cykl nauki poprawnie i jest nauczony. W tym momencie, jeżeli mamy zrobiony ten cykl nauki, wyciągamy tą zworkę i możemy sprawdzić, czy zamek działa. Teraz tak, podanie napięcia na złącze I2 spowoduje wysunięcie tych dwóch rygli. Jest to, o czym mówiłem, że będzie odreglowane i skrzydło czynne, i bierne. Tutaj standardowo w tym sterowniku jest zapisany czas odreglowania na 7 sekund. Ten czas możemy oczywiście odpowiednio wydłużyć. A jeżeli podamy sygnał na złącze I1, to wysunie się tylko jeden górny rygiel do odblokowania skrzydła czynnego. Należy pamiętać, żeby tej zworki nie wyrzucać. Ja zalecam, żeby ją po prostu przykleić na taśmę w tym oto miejscu, żeby następna osoba, która przyjdzie na obiekt, będzie wykonywała jakieś prace serwisowe, miała ją, bo bez tej zworki nie wykona procedury nauki lub jakiegokolwiek testu.